Każdego ranka Wiktor z ogromną przyjemnością udawał się do pracy, ponieważ zajmował się tym, o czym marzył od dzieciństwa. Już przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Medycznym był całkowicie pochłonięty tą nauką. Odkąd tylko pamiętam, zawsze wierzyłem, że będę leczyć i ratować ludzi. Dlatego, kiedy tylko otrzymał dyplom z medycyny, dosłownie następnego dnia zaczął pracować w jednym z miejskich szpitali. Młodego, perspektywicznego chirurga z radością przyjęto i nigdy później tego nie żałowano. Od pierwszego dnia wykazał się jako wykwalifikowany specjalista, i już po roku na operację u niego było trudno się dostać. Wszyscy dosłownie błagali. By można było się zapisać do Wiktora Władimirowicza. On z kolei był gotów pracować dosłownie dzień i noc za siebie i proszących o zastępstwo kolegów. Wszyscy wiedzieli, że Wiktor to zagorzały kawaler, więc z radością zgadzał się spędzać wolny czas na ukochanej pracy. W zespole prawie wszyscy szanowali inteligentnego, dobrego i uczynnego chirurga. Zawsze chętnie pomagał, doradzał w każdej sprawie. Jeśli chodzi o pacjentów, przeżywał każdego z nich duszą i sercem. Jeśli odbywała się szczególnie trudna operacja, mógł nie opuszczać szpitala przez cały następny dzień, dopóki nie upewnił się, że z podopiecznym wszystko jest w porządku. W wieku 35 lat Wiktor Władimirowicz był już znanym w mieście lekarzem, który uratował niejedno życie. Wśród byłych pacjentów byli kierowcy, dyrektorzy i wybitni nauczyciele. Dla niego nie miały znaczenia rangi, statesi i tytuły. Walczył absolutnie tak samo za każde życie i robił wszystko, co możliwe, a czasem nawet niemożliwe, aby pomóc pacjentom. Jeśli w karierze Wiktor osiągnął to, czego chciał, to życie osobiste pozostało niezmienne. Był uważany za pożądanego kawalera. Wiele dziewcząt patrzyło na przystojnego bruneta. Mężczyzna naprawdę był przystojny, prawie dwumetrowy wzrostu, z bardzo przyjemnym aksamitnym głosem. Jedna z pacjentek kiedyś nawet powiedziała, Wiktor Władimirowicz, może pan leczyć pacjentów nawet bez skalpela i leków. Jak tylko słyszę pana głos, wszystkie moje dolegliwości mijają. Na to doktor uśmiechnął się i żartobliwie odpowiedział, Antonina Pietrowna, gdyby pana przepuklina mogła się wchłonąć bez operacji, zgodziłbym się nawet zaśpiewać przy pańskim łóżku. Ale na razie zmierzmy ciśnienie, sprawdźmy wyniki badań i przygotujmy się do spotkania w sali operacyjnej. Oprócz powszechnie znanego talentu w dziedzinie chirurgii miał także dar łatwego nawiązywania kontaktów. Wiktor potrafił przekonać, uspokoić i nastawić pacjentów tak, że na każdą operację zgadzali się całkowicie spokojnie. Wszyscy byli pewni szybkiego powrotu do zdrowia i całkowicie ufali lekarzowi. Wiedząc, że Wiktor Władimirowicz jest gotów spędzać cały wolny czas w murach ukochanej placówki, koledzy często korzystali z tego. Wszyscy wiedzieli, że można go poprosić o zastępstwo w każdej chwili, dzień czy noc i on z przyjemnością ich zastąpi. Pracujące jako sanitariuszki Lubow-Pietrowna i Anna Aleksiejewna, starsze emerytki, często szeptały między sobą. Baba Lubka, jak ją nazywano w oddziale, szepnęła koleżance. Co mu tam domu samemu w czterech ścianach robić, gdyby miał rodzinę, dzieci? No tak, poparła ją Anna Aleksiejewna, chociaż jakieś towarzystwo. Westchnęła i kontynuowała: Pewnie jeszcze nigdy nie kochałeś. Ale nikt nie mógł wiedzieć. Co było w przeszłości chirurga? Nigdy się tym z nikim nie dzielił i pozostał zagadką dla wszystkich niezamężnych piękności szpitala. Kiedy kolejny raz, decydując się wykorzystać jego dobroć, Podeszła do niego w środku dnia pracy Elejne Konstantynówna, jeden z lekarzy oddziału. On uśmiechnął się i zaczął rozmowę jako pierwszy. Niech zgadnę. Pewnie trzeba zastąpić kogoś na nocnym dyżurze. Wiedział, że mąż Leni pracuje jako długodystansowy kierowca ciężarówki i kiedy niespodziewanie przejeżdżał przez miasto, kilka razy już prosiła o zastępstwo, wiedząc, że Wiktor się nie odmówi. Dziękuję. Jesteś moim wybawcą. Najlepszy kolega i przyjaciel na świecie. Kiedy się ożenisz, jestem gotowa przejąć wszystkie Twoje dyżury na czas Waszego miesiąca miodowego. Lena radośnie zatarabaniła i, cmoknąwszy Wiktora w policzek, od razu zniknęła. Mieli bardzo ciepłe, przyjacielskie relacje od czasu, gdy obydwoje zaczęli pracę w szpitalu po ukończeniu studiów. Wiktor nigdy nie odmawiał pomocy, radzenia lub zastępowania jej, jeśli to było konieczne. I tym razem, oczywiście, zgodził się. Tym bardziej, że dyżur zapowiadał się na spokojny. Reanimacja była pusta, nie było ciężkich pacjentów ani planowanych operacji. Wszystkie badania i zalecenia zostały wykonane, więc można było spokojnie poświęcić noc na studiowanie nowych artykułów z chirurgii. Wieczorem Wiktor Władimirowicz przeszedł się po wszystkich salach. Upewnił się, że wszystko jest w porządku i udał się do ordynatora. Spędzał w szpitalu tyle czasu, że nawet prenumeratę czasopism założył na ten adres i raz w miesiącu otrzymywał medyczny biuletyn, który studiował od deski do deski. W każdej wolnej chwili, czy to podczas dyżuru, czy przerwy na lunch, zagłębiał się w nowości i osiągnięcia w dziedzinie medycyny i marzył o obronie pracy doktorskiej w najbliższym czasie. Po przeczytaniu kolejnego artykułu Wiktor, nastawiając czajnik, zdecydował się na pobudzenie filiżanką kawy, kiedy to zabrzmiał dzwonek telefonu. Podnosząc słuchawkę, usłyszał: Wiktor Władimirowicz. To Kasia, dyżurna pielęgniarka oddziału ginekologicznego. Mamy rodzącą 27 lat, szczupłą. Nie obejdzie się bez operacji chirurgicznej. Potrzebne cesarskie cięcie, i również Twoja konsultacja i obecność są potrzebne. W szpitalu często angażowano chirurga do innych oddziałów, gdy wymagana była operacja, więc Wiktor nie zdziwił się i natychmiast odpowiedział – już idę, przygotujcie pacjentkę i salę operacyjną. Smutno spoglądając na gotujący się czajnik, wyłączył urządzenie i skierował się do wyjścia. Wchodząc na piętro wyżej, gdzie znajdowała się ginekologia, niemal przy drzwiach spotkał Nikołaja, lekarza dyżurnego tego oddziału. Krótko opowiedział mu o pacjentce. Rodząca była młodą i całkowicie zdrową kobietą, a trudność polegała tylko na tym, że miały przyjść na świat naraz trzy maluchy. Postanowiłem nie ryzykować, z jednym bym sobie poradził, ale w tym przypadku jakże bez chirurga? Przepraszam za nocną robotę uśmiechnął się Nikolaj. Ale, Wiktor, jak zawsze, łatwo znalazł odpowiedź Koła, o czym ty? Wiesz przecież, że kocham pracę i ona mnie. Nie ma dyżuru bez jakiejś operacji, więc chodź już, bo matka sama urodzi troje bez naszej pomocy. Szybko przebrali się i weszli do bloku porodowego. Gdy tylko Wiktor zobaczył twarz rodzącej, ledwo powstrzymał się od krzyku lub co gorsza, od omdlenia. Na szczęście w tym momencie jego pomoc nie była potrzebna. Inaczej na pewno nie zdołałby wziąć narzędzia do ręki. Podczas gdy anestezjolog czarował nad pacjentką. Myśli Wiktora uniosły się w daleką przeszłość. Kiedyś w czasach studenckich był szaleńczo zakochany. Swoją Anię Wiktor spotkał, będąc na ostatnim roku studiów. Dziewczyna przyszła odwiedzić przyjaciółkę, koleżankę z roku Wiktora. I on, zaledwie zobaczywszy kruchy sylwetkę w promieniach słońca na schodach instytutu, dosłownie stracił darmowy. Ania wydała mu się wtedy jakby niewiarygodnie lekka. Powietrzna i nie tylko z wyglądu, ale i w rozmowie. Niewysoka, z długimi warkoczami i niebiańską błękitem oczu, jakby oczarowała Wiktora od pierwszych sekund. Zaczął szukać wszelkich możliwych i niemożliwych sposobów, aby się z nią spotkać. Nawet rodzice zauważyli, że syn bardzo się zmienił. Mama, któregoś dnia nie wytrzymując, gdy syn wrócił późno wieczorem, szczęśliwie nucąc pod nosem jakiś szlagier, delikatnie zapytała. Synku, a ty przypadkiem się nie zakochałeś? Może już czas zacząć przygotowania do ślubu, a my nic nie wiemy. Czy już poznałaś swoją piękność? Wiktoria, czule obejmując mamę, pocałował ją i nagle, żartobliwie odsuwając się, powiedział: A czemu by nie? Jutro ją przyprowadzę na spotkanie. Więc pieczcie ciasta i czekajcie na nas. Kiedy Anna dowiedziała się o zbliżającym się spotkaniu, Wpadła w panikę. Jako skromna i nieśmiała dziewczyna, Anna niepewnie powiedziała: Wiktorze, może jeszcze nie teraz boję się a jeśli im się nie spodobam w końcu niewiele się znamy a twoi rodzice przecież to tacy znani ludzie w mieście a ja to kto rodzina Wiktora była rzeczywiście bardzo znana. Ojciec, były dyrektor jednego ze szpitali, teraz na emeryturze doradzał w prywatnej klinice. Mama przez wiele lat była kierownikiem centralnej apteki. Anna pochodziła z wsi, a jej rodzice żyli bardzo skromnie. Ojciec i matka pracowali na farmie za grosze, ale domowe gospodarstwo ich ratowało. Na wątpliwości ukochanej, chłopak tylko się uśmiechnął i odpowiedział: Aniu, jak możesz myśleć, że się nie spodobasz? Nie martw się. Objął ją i szepnął. Zobaczysz, oni tak jak ja od razu cię pokochają i na pewno weźm drugę myśl lub. W tamtym momencie nawet nie mógł sobie wyobrazić, co naprawdę wydarzy się później. Rodzice przyjęli ich z radością następnego dnia, ale radość ta była fałszywa. Po pół godzinie rozmowy, poznając wszystko co, tak się wyrażę, potrzebne o rodzinie dziewczyny, mama poprosiła Wiktora o pomoc w kuchni przy herbacie. Gdy tylko wszedł, matka z jakąś złośliwością zaczęła szeptać: Synu, czy my dla takiej wieśniaczki cię wychowywaliśmy? Tylko pomyśl, jaką masz przed sobą przyszłość. Możesz zostać znanym chirurgiem, a czy taka prostaczka będzie godną żoną dla takiego człowieka? Zrozum, ona tylko będzie cię ciągnąć w dół, a nie da ci możliwości zajmowania się nauką. W pierwszych latach narodzi ci kupę dzieci i myśli o medycynie zamienią się w myśli o tym, gdzie zarobić na utrzymanie rodziny. Wiedz, że my z ojcem jesteśmy kategorycznie przeciwni takiej synowej. Mamo, o czym ty? Ania to cudowna dziewczyna, ja ją kocham. I wam z tatą też się spodoba. Chodźmy pić herbatę. No dawaj już ten swój pyszny placek i filiżanki, odpowiedział Wiktor. I chwyciwszy wszystko, co matka postawiła na stole, zaniósł do pokoju, dając do zrozumienia, że rozmowa się skończyła. Ale to nie był koniec. Od tego dnia, mama zaczęła za każdym razem udawać przy spotkaniu, że ich niemal lub kontynuowała przekonywanie syna do rozstania z prostaczką. Jak to mówią, kropla drąży skałę. Po pewnym czasie Wiktor sam zaczął wątpić, czy pasują do siebie. Między nim a Anną coraz częściej dochodziło do kłótni i nieporozumień. Po kolejnym konflikcie dziewczyna rozpłakała się i powiedziała: Wiesz, po tej wizycie u Twoich rodziców, między nami jakby kot przebiegł. Jesteś ciągle czymś niezadowolony. Jakbyś próbował znaleźć we mnie tylko złe strony. Ja tak dłużej nie mogę. Może na razie przestańmy się spotykać. Ty w tym czasie zdecydujesz, czy potrzebujesz kogoś takiego, jak mówi twoja mama, prostaczki. Po chwili dodała. Twoja mama nawet dowiedziała się, gdzie pracuje, żeby przyjść do mnie do sklepu i opowiedzieć mi, jaką masz przyszłość i jak ja będę ci w tym przeszkadzać. Powiedziała, że moje miejsce jest za ladą, a nie u boku takiego człowieka jak ty. Więc przepraszam, ale ja tak dłużej nie mogę. Wiktor próbował ją zatrzymać, ale widocznie robił to nieskutecznie i ona odeszła. Nie widzieli się więcej. Następnego dnia próbował odnaleźć Annę przez przyjaciółkę, w pracy, ale wszędzie dostawał tę samą odpowiedź. Zebrała rzeczy i prosiłaby jej nie szukać. Wiktor przez jakiś czas kontynuował poszukiwania, ale Anna zniknęła jak kamień w wodę. Zaczął nawet dopuszczać myśl, że ona wyjechała do swojego kraju lub do innego miasta, ale na pewno nic o tym nie wiedział. Studia, obrona, dyplom zajęły go tak, że czasu nawet na sen zostało mało. Wiktor chciał, jak tylko będzie miał więcej czasu, pojechać do wioski, gdzie zostali rodzice Ani, ale tak i nie znalazł czasu. Wiktor skończył instytut, zatrudnił się w szpitalu, ale myśli o ukochanej nie opuszczały go. Próbował jakoś zapomnieć o przeszłości i nawet ożenił się z jedną ze swoich pacjentek. Irina od pierwszego dnia pobytu w szpitalu okazywała szczególne znaki uwagi młodemu chirurgowi. Wiktor wtedy pierwszy rok pracował na oddziale, a natarczywa piękność osiągnęła swój cel. Po jej wyzdrowieniu i wypisie zaczęli się spotykać. Już po pół roku ona tak samo płynnie doprowadziła do tego, że Wiktor, sam nie rozumiejąc dlaczego, oświadczył się jej. Nie można było powiedzieć, że on całkowicie nic do Iry nie czuł. Było zauroczenie, które z czasem przeszło, ale dusza milczała. Dokładniej mówiąc, ona po prostu, jak i serce, nadal kochała tylko Anię. Ślub z Iriną postanowili nie robić głośnego i pompatycznego. U niej to był drugi ślub, więc od razu powiedziała: Kochany, nie potrzebuję zdjęć i białej sukni. Chodźmy po prostu do restauracji i lepiej pojedźmy gdzieś odpocząć. On, jak zresztą zawsze w ich relacjach, zgodził się. Wszystkie codzienne sprawy i ich rozwiązania Ira jakoś od razu wzięła w swoje ręce i mogła je rozwiązywać, czasami nawet bez konsultacji z Wiktorem. Mama i tata od pierwszego spotkania z radością przyjęli jasną i aktywną dziewczynę swojego syna. I od pierwszych minut wyrazili zgodę na małżeństwo. Chociaż w tym momencie nawet jeszcze o tym nie rozmawiali. Mama poszła już sprawdzoną drogą, i kiedy on przyprowadził Irinę na spotkanie, matka ponownie wezwała syna, pomóc rzekomo z herbatą. Ona, w przeciwieństwie do poprzedniego ich spotkania, radośnie szepnęła: Syneczku, to twoje przeznaczenie. Bóg prosto, jak na zamówienie, posłał ci takie szczęście. Mądra, efektowna, perspektywiczna. Natychmiast się żenić, ona jest Twoim przeznaczeniem. Ira rzeczywiście była obiecującym finansistą, zastępcą dyrektora jednego z banków. Efektowna blondynka z luksusowymi lokami spadającymi na ramiona, zbudowaną sylwetką i delikatnymi rysami twarzy sprawiała, że wielu mężczyzn oglądało się za nią. Tym razem słowo mamy znowu, miało nieostatnie miejsce i ona jednak przekonała Wiktora do ślubu. Rejestracja małżeństwa odbyła się bez rozgłosu, po której był obiad w małej, ale bardzo przytulnej restauracji. Ceremonia odbyła się w kameralnym gronie. Rodzice Iry pracowali gdzieś za granicą i powiedzieli, że pogratulują młodym po przyjeździe. Na uroczystym wieczorze byli rodzice Wiktora, szczęśliwie uśmiechający się na syna i kilku przyjaciół, zarówno ze strony pana młodego, jak i panny młodej. Po ślubie niemal natychmiast na naleganie Iry wyjechali nad morze. Ale już tam Wiktorowi nie podobało się, jak ona przy każdej dogodnej okazji flirtowała z mężczyznami. Na coś tylko odpowiadała żartem. Wit już, przecież ja po prostu chcę w tobie rozbudzić zazdrość i pasję. Czyżby mi oprócz ciebie ktoś był potrzebny? Przecież nieważne, komu się uśmiecham, ważne do kogo nocą się śpieszę do łóżka, a to do ciebie, mój dobry. W takich momentach Wiktor łapał się na myśli, że gdyby ktoś odważył się okazać jakiekolwiek znaki uwagi Annie, zabiłby każdego. A z Iriną po prostu mu było nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie, że przy nim ona łatwo może sobie pozwolić zapomnieć o jego istnieniu i zacząć rozmowę z innym, nieznanym mężczyzną, uśmiechać się do niego, tańczyć z nim, a mąż jakby został na uboczu. Ale Wiktor nawet nie odczuwał szczególnej zazdrości, jak zresztą i miłości. Początkowa namiętność z czasem minęła. Półtora roku ich małżeńskie życie toczyło się jak po szynach. Rano śniadanie, życzenia dobrego dnia, praca, kolacja w domu lub czasami w restauracji. Ale z czasem Irina coraz dłużej zatrzymywała się w pracy i coraz częściej wracała po północy. Wiktor zaczął podejrzewać że u żony pojawił się kochanek. Ale jak to dziwne, nic się w jego duszy nie poruszyło, nawet tym razem. Po prostu częściej zaczął myśleć o swojej pierwszej miłości, o Aniucie. Często analizując życie rodzinne z Iriną, widział, że ta diabelsko oddana, jak się wydawało, żona przekształca się w osobę publiczną, rozdającą wywiady lokalnym gazetom i czasopismom, jako żona obiecującego chirurga. Na wszystkie późne powroty do domu zawsze miała gotową odpowiedź. No przecież, Wisze, nie możesz pozwolić, by żona takiego lekarza jak ty była zaniedbana i nieatrakcyjna. Więc poszłam do salonu na spa i wstąpiłam do sklepu, żeby wybrać coś nowego. A propos. Niedługo dzień pracownika finansowego i na pewno będę musiała iść na przyjęcie lub firmową imprezę, więc muszę być w pełnej gotowości. Wyciągnęła się, by pocałować męża, ale on już miał dość tych fałszywych emocji i rozmów. Machnąwszy ręką, Wiktor wyszedł do pokoju. Już od dawna myślał o rozwodzie i coraz częściej wspominał o Bani. Widział ją wszędzie, na ulicach, w transporcie, nawet śniła mu się nocami. Kiedy bezczelność żony przekroczyła wszelkie granice i czasami nawet nie wracała do domu na noc, Wiktor postanowił złożyć wniosek o rozwód. Irina i tak nie chciała dzieci, więc wszystko poszło szybko i bezboleśnie. Do tego czasu była już żona, znalazła sobie bogatego biznesmena i, nie kryjąc swojej pogardy, na rozwodzie powiedziała: „Myślałam, że jesteś gwiazdą, a ty będziesz ciągle marnować się w tej miejskiej klinice. Przepraszam, ale mam inne plany na życie. Adieu, powodzenia Tobie, bolit. Wiktor w końcu zobaczył byłą bez masek i oszustw i wydawało się, że nawet odetchnął z ulgą. Teraz mógł z czystym sumieniem szukać swojej ukochanej Aniuty. Nawet wiedział, kto mu w tym pomoże. Wśród osób, których życie chirurg uratował, było tak wielu specjalistów z różnych dziedzin, że wystarczyło tylko przejrzeć wizytówki zostawione z prośbą o kontakt, aby można było rozwiązać każdy problem. Wiktor starał się z tego nie korzystać ale tym razem bez pomocy profesjonalisty się nie obyło. Przypomniał sobie, że niedawno operował detektywa z prywatnej agencji. Został przewieziony z podejrzeniem o zapalenie wyrostka robaczkowego, a w izbie przyjęć wyrastek pęku. Gdyby nie dyżurujący Wiktor Władimirowicz, nie wiadomo, czy ten detektyw BY przeżył. Ta operacja była bardzo ciężka i szanse na przeżycie były zdecydowanie nie ale doświadczony chirurg szybko postawił Andrieja na nogi, tak miał na imię detektyw. W przeszłości Andrzej był policjantem zajmującym się śledztwami przestępstw i słynął w oddziale z tego, że potrafił dosłownie wydobyć potrzebną informację z podziemi. Andrzej brał udział w kilku operacjach i ciągle żartobliwie narzekał w szpitalu. To trzeba było. Kul mnie nie dosięgły, a jakieś zapalenie kiszki mnie przywiozło do szpitala. Ale przynajmniej teraz oprócz bojowych blizn mam taką zwykłą, codzienną. Był wdzięczny lekarzowi, a teraz nadszedł czas, aby poprosić o obiecaną pomoc. Detektyw był bardzo zadowolony z telefonu chirurga. Władimirowicz, jak ja się cieszę, że mogę cię usłyszeć. Sto razy dziękuję za moje życie. Czym mogę być pomocny? Umówili się na spotkanie w najbliższej kawiarni, gdzie Wiktor opowiedział o swoim pragnieniu znalezienia byłej ukochanej. Rozumiesz, byłem wtedy taki głupi. Wydawało się, że wielka przyszłość w chirurgii potrzeba nowej i nowej wiedzy. A tu jeszcze trzeba się ożenić. I Aniuta też bardzo chciała od razu dzieci. Dobra mama z tatą nabiła mi głowę, że to za bardzo wiejskie. No i ogólnie wszystko się zbiegło. I się pogubiłem. Potem ona zniknęła, a ja miałem nową pracę. Wszystko jak wir. Andrzej, zbierając wszystkie potrzebne informacje, obiecał na pewno pomóc swemu wybawcy, pytając tylko przy odchodzeniu. A do wioski nie jeździłeś. Może tak i mieszka u rodziców, niczego nie podejrzewając. Wiktor, przełykając gulę w gardle, cicho odpowiedział, nie. Wstyd się przyznać, ale przez ten rok co się znaliśmy. Ani razu się nie dowiedziałem, skąd ona pochodzi. Wszystko, co wiedziałem, to to, że przyjechała z głębi kraju, z jakiejś prawie opuszczonej wioski. Był na wynajmowanym mieszkaniu, gdzie mieszkała, ale właścicielka nic o niej nie wiedziała. W pracy też się już nie pojawiała. Więc tu już wszystko sprawdziłem. Teraz trzeba szukać dalej. Andrzej, pozując rękę chirurgowi, powiedział, że na pewno znajdzie swoją ukochaną. Czasami dzwonił do Wiktora, by wyjaśnić pewne szczegóły i informować go o postępach. Za każdym razem informował, gdy dowiedział się czegoś nowego. Pewnego dnia Andrzej zadzwonił i powiedział, że muszą się spotkać. W sercu Wiktora wszystko jakby zamarło i nie mógł doczekać się wyznaczonej godziny. Zdenerwowany, przyszedł do kawiarni, gdzie się umówili, na długo przed wyznaczonym czasem i już kończył trzecią filiżankę zielonej herbaty kiedy pojawił się detektyw. Usiadł na krześle i poprosił kelnera o kawę. Gdzie ona jest? Co z nią? Nie wytrzymując pauzy, zaczął Wiktor. Proszę powiedz, czy z nią wszystko w porządku? Nieważne, czy jest zamężna, czy nie, ważne by była żywa i zdrowa. Wydawało się, że przeczuwał coś złego. Serce ścisnęło się i nie chciało puścić. Było widać, że Andrejowi ciężko zacząć tę rozmowę. Wypił kilka łyków kawy, a potem po krótkiej pauzie podał kopertę. Gdy Wiktor wyjął z niej zdjęcie, pierwsze CEO zobaczył to pomnik jego ukochanej Anny z datami urodzenia i śmierci. Nie zdążyłeś jej znaleźć. Głupi wypadek zabrał życie twojej ukochanej. Jest pochowana na jednym z cmentarzy. Na odwrocie zdjęcia znajdziesz adres, numer i miejsce, gdzie leży. Andrzej opowiedział, że tego dnia Anna jechała do pracy i czekała na przystanku na transport. Pijany kierowca mikrobusu nie poradził sobie z kierownicą i z pełną prędkością wjechał w przystanek. Było wczesne rano i nie było tam wielu ludzi. Dwóch odniosło lekkie obrażenia. Jedna dziewczyna trafiła do szpitala z urazem głowy. A jego Aniuta stała pierwsza na drodze i zmarła na miejscu od odniesionych ran. W głowie doktora w tym momencie pulsowała tylko jedna myśl: Dlaczego akurat ona? Dlaczego jego Aneczka? Tego dnia w kawiarni Wiktor uznał, że jego ostatnia szansa na szczęście, na miłość, teraz spoczywa pod tą kamienną płytą z wizerunkiem ukochanej. Nie pamiętał, jak długo tam siedział, ani jak odszedł Andrzej. Łzy wydawały się nie mieć końca. Następnego ranka, kupiwszy ogromny bukiet białych róż, udał się na cmentarz. No więc spotkaliśmy się, kochana. Kładąc róże u stóp na grobka, cicho powiedział Wiktor. Nie tak wyobrażałem sobie nasze spotkanie. Przepraszam, moja droga, marzyłem, by naprawić winy młodości, ale Bóg i czas postanowili inaczej. Przebacz mi, jeśli możesz, wciąż kocham tylko ciebie. Na cmentarzu spędził kilka godzin i tylko, gdy dozorca podszedł i zapytał, wszystko w porządku. Potrzebujesz pomocy. Jakby otrzeźwiony, skierował się do wyjścia. Wiktor szedł pogrążony w swoich gorzkich myślach, kiedy usłyszał żałosny pisk, przepłatany syczeniem od strony śmietników przy wyjściu z cmentarza. Dwa zaniedbane, brudne psy zagnały do kąta małego rudobiałego kociaka i próbowały, wyciągając pazury, dosięgnąć go łapami jeszcze chwila a rozszarpałyby malucha na strzępy ale wiktor szybko poszedł z pomocą chwyciwszy łopatę groźnie zamachnął się na biegające psy no dalej idźcie stąd psy natychmiast uciekły w popłochu rudy kłębek przerażony mrugał oczami jakby nie rozumiejąc co robić dalej wiktor podniósł kociaka i cicho powiedział no co przyjacielu Wygląda na to, że Annuszka tak zostawiła mi o sobie pamiątkę. Jesteś tak samo bezbronny, jak ona kiedyś była. Chodźmy do domu. Umyjecie, cię, nakarmię i będziesz moim przyjacielem. Właśnie tak cię nazwę, przyjacielu. Wiktor Władimirowicz to twoja kolej BY pomagać. Z rozmyślań wyrwał go Nikołaj. Wiktor, będąc prawdziwym profesjonalistą, zdołał opanować swoje emocje i przeprowadzić operację perfekcyjnie. Na świat przyszło dwóch chłopców i ich krucha siostrzyczka. Wróciwszy tej nocy na oddział, Wiktor nie mógł nawet na minutę zasnąć. Przed oczami miał ciągle obraz tej znajomej i drogiej twarzy rodzącej matki. Tak bardzo chciał wierzyć. Że w życiu są możliwe błędy takie jak ta i że istnieje szansa, że jego ukochana żyje. W końcu mogło się przecież zdarzyć, pomyślał w tamtym momencie, że z jakiegoś powodu na cmentarzu pochowano zupełnie inną dziewczynę, a nie jego anię. Ale dlaczego wtedy ona go nie rozpoznała? Może po prostu nie chciała rozpoznać, bo przecież kiedyś się zdradził. Rano postanowił wrócić do ginekologii pod pretekstem sprawdzenia pacjentki i niemowląt ale sam zdecydował się zajrzeć do karty. Dane młodej matki zupełnie nie pokrywały się z danymi jego ukochanej. Inne nazwisko i imię, nawet w rubryce krewnych, były same kreski. Była sierotą. Mężczyzna stał z kartą w ręku i nie mógł pojąć: Jak możliwe jest takie zewnętrzne podobieństwo dwóch zupełnie obcych osób? W tym momencie do gabinetu wszedł Nikołaj. Och, kolego, już prawie świta, a ty na nogach. Nie martw się, wszystko jest w porządku z mamą i maluchami. Świetnie się spisaliśmy, więc mamy prawo na kawę. Ja stawiam, powiedział, mrugając okiem. Bez ciebie bym tej trójki tak szybko nie przyjął. Poszli na parter, gdzie był bufet i spędzili pół godziny na rozmowach o wszystkim. Gdy Wiktor wrócił na oddział, jego myśli wciąż krążyły wokół porodówki. Nie przychodziło mu do głowy nic innego. Nawet pomyślał, że Ania mogła mieć siostrę bliźniaczkę. W dzieciństwie mogły być rozdzielone. Na przykład rodzice, którzy nie mogli wychować od razu dwójki dzieci. Jedną mogli zostawić w domu dziecka. Nawet rozważał myśl o fałszerstwie lub kradzieży jednego z niemowląt tamże. Gdy tego dnia wrócił do domu, nawet wierny pies nie rozpoznał swojego pana. Wiktor przyszedł zamyślony, zatopiony w swoich myślach. Nie nalał jak zwykle mleka do miski psa, tylko go pogłaskał i poszedł do pokoju. O psem przypomniał sobie dopiero, gdy to najmądrzejsze stworzenie, jak sądził, zaczęło popychać półpustym naczyniem na jedzenie. Oj, zupełnie o wszystkim zapomniałem. Przepraszam, drogi przyjacielu, chodźmy naprawić moją winę, powiedział właściciel i poszedł do kuchni. Podczas podgrzewania mleka, dodał: Przepraszam, mam głowę zaprzątniętą innymi sprawami. Za to masz mleczko i smakołyki. Pies wdzięcznie otarł się o nogi właściciela, jakby ciesząc się ze zmiany jego nastroju. Wiktorowi czasami wydawało się, że go rozumie i wracając z pracy często rozmawiał ze swoim pupiłem. Trej nocy, mimo zmęczenia, Wiktor prawie nie spał. Leżał w oczekiwaniu na poranek. Po długich przemyśleniach postanowił, że w pierwszej wolnej chwili następnego dnia roboczego uda się do wczorajszej rodzącej i spróbuje dowiedzieć się wszystkiego. Nie mógł dalej żyć w niewiedzy i domysłach. W końcu można by było zwariować. Rano ledwo doczekał się zakończenia tygodniowego spotkania. Zrobił obchód swoich pacjentów i natychmiast pospieszył na piętro wyżej. Wiktor, starając się opanować zdenerwowanie, wszedł na watowanych nogach do sali. Pacjentka jakby spała, ale usłyszawszy kroki, od razu otworzyła oczy. Dzień dobry, jak się pani czuje? Nazywam się Wiktor Władimirowicz, jestem chirurgiem i wczoraj pomogłem pani dzieciom przyjść na świat. A propos, gratuluję narodzin pięknej trójki, uśmiechnął się, nie wiedząc, jak kontynuować rozmowę. Olga, bo tak miała na imię pacjentka, radośnie odpowiedziała. Bardzo dziękuję. Oczywiście nic nie pamiętam, byłam pod narkozą, ale dzisiaj już widziałam dzieci. Dziękuję jeszcze raz. Wiktor z zakłopotaniem odpowiedział: Ależ proszę pani. Nie ma za co. Życzę pani szybkiego powrotu do zdrowia. Wszystkie przygotowane wcześniej słowa wyparowały z jego głowy po jednym spojrzeniu na tak znajome i nadal kochane rysy twarzy. Już miał odchodzić, ale nagle się zatrzymał i odwróciwszy się, zapytał: Orga, a czy pani przypadkiem nie ma siostry? Jej twarz zmieniła się. W oczach pojawiło się coś w rodzaju strachu lub zdziwienia, i cicho zapytała: Skąd pan wie? Miałam siostrę bliźniaczkę, ale około siedmiu lat temu zginęła. Nieszczęśliwy wypadek dokładniej mówiąc, wypadek samochodowy. Wiktor usiadł na krześle przy łóżku i widząc, że jest gotowa płakać, próbował ją uspokoić. Proszę, nie martw się. Nie wolno ci. Opowiedz mi proszę o sobie i o siostrze. Bardzo tego potrzebuję. Olga, po chwili milczenia, zaczęła cicho opowiadać. Jak wiele lat temu, kiedy zginął ich ojciec, zostały tylko we trzy w dalekiej małej wiosce w Starym domu, który odziedziczyły po babci. Matka była ciągle chora, pracy nie było, ratowało ich niewielkie gospodarstwo. Mieli wtedy jedną krowę, parę świń i dziesiątkę kur. Siostra Olgi, Anna, zaraz po skończeniu szkoły, nie wytrzymując, jak mówiła, takiej biedy, wyjechała do miasta zarabiać. Przed jej wyjazdem bardzo się pokłóciły. Olga była obrażona na matkę, bo wtedy wydawało jej się, że siostra myśli tylko o sobie, a nie o niej. Dopiero po jej śmierci zrozumiała, że chciała jakoś pomóc wszystkim. Anna regularnie wysyłała trochę pieniędzy, ale tak naprawdę się nie odzywały, czego Olga bardzo żałowała po jej śmierci. Olga zamilkła i odwróciła się do ściany, przez jakiś czas leżała cicho, a potem kontynuowała. Wiedziała, że siostra znalazła pracę w mieście jako sprzedawczyni i nawet miała jakiegoś miejskiego narzeczonego, ale wtedy Olga miała to gdzieś. Matce było coraz gorzej, onkologia rzadko komu pozwala przeżyć, ale bardzo chciała jej pomóc. Musiała sprzedać całe bydło, bo nie było czasu się nim zajmować i potrzebne były pieniądze na leki dla matki. Ale życie miało inne plany dla ich rodziny. Okazało się, że matka przeżyła Annę. Uzy powoli spływały po policzkach Olgi, a ona, jakby chcąc się wygadać, mówiła dalej. Wiadomość o śmierci Ani była jak nóż w serce i matka zaczęła gasnąć na oczach. Po pół roku Olga pochowała ją. Boże, myślała wtedy, że nie przeżyje tego wszystkiego. Była bardzo zagubiona, ponieważ została na świecie całkiem sama i nie wiedziała jak żyć dalej. Znowu zamilkła, a Wiktor bał się spojrzeć jej w oczy, bo to właśnie on był tym miejskim narzeczonym i zdrajcą, który wymienił miłość na karierę. Ale nie mógł się do tego przyznać. Tego dnia Olga mówiła jeszcze długo i dużo, jakby czekała na ten moment. Wiktor dowiedział się, że po śmierci matki i siostry Olga została zupełnie sama w starym, rozpadającym się domu we wsi, gdzie życie prawie wygasło. Kiedyś duża i piękna wioska ze swoją szkołą, sklepem i fermą zmieniła się w opuszczoną z dosłownie dziesięcioma zamieszkałymi domami i od czasu do czasu przyjeżdżającym sklepem na kółkach. Dobrze jeszcze, że dwa razy dziennie przez ich wieś jeździł autobus do centrum regionu. Tam właśnie Olga znalazła pracę. Wstawała o czwartej rano, by już za pół godziny jechać autobusem, a o szóstej wieczorem spieszyła na odwrotny. Na rynku, gdzie się zatrudniła, nie płacili dużo, ale wystarczało to na życie. Ale wygląda na to, że śmierć bliskich nie była wszystkim, co los przygotował dla Olgi jako próbę. Pewnego dnia, Wracając z pracy, zamiast swojego domu, zobaczyła tylko dogasające bail i komin piecowy. Najprawdopodobniej z niedokładnie zamkniętej zasówki pieca wypadł niedogasający węgiel. To wystarczyło dla starego, wyschniętego domu. Tak razem z nim spłonęło przeszłe życie Olgi, i musiała opuścić wieś. W mieście prawie od razu wynajęła mały pokój na obrzeżach na wszystko, co mogła sobie pozwolić z oszczędności. Pokój był w komunalnym mieszkaniu, gdzie mieszkało jeszcze dwoje sąsiadów. Jednym z nich była mała, ale jeszcze całkiem sprytna staruszka. Która też miała na imię Olga, Olga Iwanowna. Od razu się ucieszyła, kiedy dowiedziała się, kto będzie nowym lokatorem. Jaka to dla mnie radość w starości! Będziemy teraz dwie Olgu się wieczory przy herbacie spędzać. Z poprzednią sąsiadką nie było o czym rozmawiać. To piła, to spała. Tak w śnie i zasnęła. A w innych pokojach to jest lokator, to go nie ma. Wasko jest wiecznie w delegacjach, a Saszka tylko tak. Przychodzi tutaj tylko kiedy się pokłóci ze swoją dziewczyną i ona go wygoni. Ale dzień i znów się godzą. Zaledwie pięć minut po tym, jak przekroczyła próg komunalnego mieszkania, Olga od razu dowiedziała się wszystkiego o pozostałych mieszkańcach. Początkowo czuła się trochę nieswojo, wiedząc, że w jej pokoju znaleziono zmarłą kobietę. Nie to, żeby martwi ją przerażali. Po śmierci matki już spokojnie to przyjmowała. Po prostu pokój wydawał się jakiś zimny. Ale już pierwszego dnia, robiąc generalne porządki, umyła wszystko i wyrzuciła zbędne rzeczy, była dość zadowolona z wykonanej pracy wieczorem. Pokój zabłysnął. A jeszcze Olga Iwanowna skądś wygrzebała stare, ale czyste firanki i obrus. Kiedy wieczorem przy herbacie dowiedziała się o spalonym domu, przyniosła jeszcze kilka kompletów wyblakłej, ale całkiem przyzwoitej pościeli i kilka ręczników. No, na pierwszy czas ci wystarczy. A potem coś jeszcze wymyślimy. W tym momencie Olga była gotowa się rozpłakać. Tak babcia wydała jej się bliska. Nie była to przyniesiona domowa zastawa, ale jakaś szczególna, nie o obcej osobie, troska. One naprawdę zaczęły troszczyć się o siebie jak bliscy ludzie. Olga prawie od razu znalazła pracę w najbliższym sklepie spożywczym jako sprzedawca i zawsze starała się zadbać o swoją miłą sąsiadkę, kupując potrzebne produkty dla obu. Straciwszy bardzo wcześnie swoją babcię i nie mając nikogo z bliskich, Olga od razu poczuła w niej rodzinną wieś. I Olga Iwanowna od razu przywiązała się do niej. Swoich wnuków sąsiadka Bogu nie dał, a jedyny syn był oficerem i służył gdzieś daleko na północy. Przyjeżdżał bardzo rzadko, ale matce regularnie pomagał. Olga Iwanowna często z pewnym smutkiem w głosie wspominała syna i żałowała ich rzadkich przyjazdów synowej. Szczególnie nie lubiła o tym mówić, ale pewnego wieczoru się wygadała: Mój sergunia jest naiwny jak dziecko. Dożył trzydziestki, nie ożenił się, a ta pielęgniarka Lena służyła w nowej części wojska, szybko go omotała. Przedtem przyjeżdżał na każdy urlop, a jak ta królowa się pojawiła, zaczął wysyłać pieniądze, a przez cały czas przyjechał tylko raz i nawet powiedział, że żony na urlop nie puścili. Nie, nie jestem obrażona, młodzi mają swoje sprawy, chociaż to już nie jest dobre dla rodziny. Ale nie wiem, co jest przyczyną, a wnuków tak i nie mają. Po tamtym wieczorze, obserwując jak ciężko przychodzi oldze Iwanownej rozmowa na ten temat, dziewczyna postanowiła unikać tej kwestii. Tak żyli, troszcząc się o siebie nawzajem. Olga Iwanowna, nie słuchając odmów sąsiadki, gotowała jej rano kaszę i mówiła: Wszystko jedno wcześnie wstaje, a ty nie powinnaś pracować cały dzień na pusty żołądek. Młodzi potrzebują siły, jedz, a ja też zjem kaszkę, skoro tylko dla siebie bym ją ugotowała. Ale pewnego ranka Ola nie zastała babci przy kuchence, a w pokoju było podejrzanie cicho. Dziewczyna poczuła jakiś wewnętrzny chłód i pukając do drzwi sąsiadki. Cicho zawołała. Olga Iwanowna, śpisz. W pokoju panowała cisza, od której serce Oli zabiło z przerażającą siłą. Było jej niesamowicie strasznie, ale otwierając drzwi, zobaczyła sąsiadkę na łóżku i rzuciła się do niej. Było już za późno. Tylko dotknąwszy jej ręki, natychmiast ją odciągnęła. Było jasne, że nie można już nic pomóc. Przybyły na wezwanie, lekarz Pogotowia stwierdził śmierć, mówiąc tylko jakoś obojętnie, odchodząc. Zmarła szczęśliwa we śnie. Nie cierpiała sama i innych nie męczyła, po prostu zasnęła i to wszystko. Wyglądało na to, że zazdrościł zmarłej, chociaż w tym momencie zazdrościła jej i sama Olga. Przez całą noc płakała. Bo teraz znów została sama. W tym momencie chciała być na miejscu sąsiadki, ponieważ ona przynajmniej miała syna, a u Oli znów była pustka. Nie jednej bliskiej duszy na całym białym świecie. Ale życie toczyło się dalej i ona też wstała rano, tylko teraz już nikomu nie musiała gotować kaszy i poszła do pracy. Wracała znowu nie na kolację z herbatą i rozmowami o minionym dniu, jak to było u Olgi Iwanowny, ale do swojego samotnego świata w małym pokoju na obrzeżach miasta. Wszystko zmieniło się nagle w jeden dzień. Pewnego razu klient skierował się prosto do Lady, przy której stała Olga. Z tajemniczym uśmiechem powiedział, nie uwierzysz, ale widziałem cię tej nocy we śnie. Spytałem o imię, a ty tak tajemniczo powiedziałaś, że nazywasz się Katarzyna. Olga, jak w transie wybuchła. Wcale nie jestem Kasia, jestem Olga. W tym momencie, zdając sobie sprawę, że wpadła w sprytną pułapkę, zaczerwieniła się. A nieznajomy uśmiechał się szczęśliwie. Z entuzjazmem kontynuował: Oto teraz wiem, jak nazywa się taka piękność. A ja jestem Michał. Wyciągnął rękę na powitanie. Ale kiedy Olga nieśmiało wyciągnęła swoją w odpowiedzi, on gwałtownie obrócił dłonie w dół i pocałował jej rękę jak nigdy dotąd nikt jej nie całował. Wszystko, co Michał mówił dalej, już nie miało znaczenia. Olga była zakochana od pierwszych chwil. Ponieważ nikt wcześniej nie mówił jej czegoś podobnego. Wieczorem już czekał na nią przy sklepie z bukietem kwiatów, długo spacerowali po wieczornym mieście. Czarnooki żartowniś od pierwszego dnia. Od pierwszej minuty podbił serce prostej wiejskiej dziewczyny. Każdego dnia czekała na wieczór, bo była pewna, że Michał jest już przy drzwiach sklepu. Zaczęli się spotykać, a po tygodniu już się do niej wprowadził i zaczęli mieszkać razem. Wszystko wydawało się iść wspaniale. Misza był czuły, troskliwy, we wszystkim starał się pomagać w domu. Był tylko jeden problem nie chodził do pracy jak wszyscy. Przy każdej wzmiance o pracy starał się unikać tematu. W takich chwilach całował Olgę i mówił: Czyż nie przynoszę pieniędzy do domu? Czy ich nam brakuje? Kochanie, robię wszystko, byś nie potrzebowała niczego. Ale Olga czuła, że Michał coś przed nią ukrywa. Dziewczyna miała w duszy niepokój. Misza ciągle coś przed nią ukrywał i mógł wyjść w środku nocy, mówiąc: Kochanie, muszę wyjść w sprawach. Rano wszystko ci opowiem. Dziewczyna, nic nie rozumiejąc, czekała na niego całą noc. A rano mówił o jakiejś dorywczej pracy i chciał odpocząć. W takich momentach nie dało się z niego wydobyć ani słowa. Po dorywczych pracach czasami wracał radosny i obdarowywał Olgę prezentami i pieniędzmi. Ale ostatnio częściej wracał zły jak pies i przez kilka dni był ponury jak burza. Pewnego razu wrócił do domu z łzami w oczach i padając na kolana zaczął mówić chaotycznie – Oluśka, kochanie, ratuj, pomóż mi. Jeśli nie ty, to nikt inny. Zabiją mnie. Okazało się, że jej ukochany był zapamiętałym hazardzistą. To właśnie dlatego wychodził wieczorami i stąd czasami przynosił do domu pieniądze. Ale okazało się, że przegranych było znacznie więcej i zalegał z ogromną sumą pieniędzy. Kiedy powiedział, ile jest winien, Olga zrozumiała. Nawet pracując cały rok w swoim sklepie, nie zarobiłaby tyle. Ale dziewczyna bardzo kochała Michała i była gotowa dla niego na wszystko. W moim życiu nie było takich pieniędzy. Gdyby był cały dom moich rodziców, to może udałoby się trochę zarobić, sprzedając go. A tak, wiesz przecież, że nie mam nic i nie ma skąd wziąć. Łzy płynęły po policzkach dziewczyny z żalu i bezsilności. Ale Michał także powiedział, że już wszystko dowiedział się i przemyślał. Zaczął szybko opowiadać Oli, jak wiele kobiet rodzi dzieci dla innych, pomagając tym samym nieszczęśliwym parom skazanym na bezpłodność. To bardzo ją zaskoczyło, jak on może spokojnie proponować jej takie rzeczy. W jej głowie nie mieściło się, że można urodzić dziecko nie od ukochanej osoby, a jeszcze za pieniądze je sprzedać. Ale on wiedział, gdzie naciskać. Przecież to nie ciebie zabiją za długi. To przecież nic takiego. Zostaniesz surogatką dla cudzego, słyszysz cudzego dziecka. Będziesz całą ciążę jak w maśle pływać. Jeść, pić na czyjś koszt, a jeszcze dostaniesz sporą zaliczkę. Wszystko już wiem. Wystarczy to na spłatę długu, i nawet coś zostanie. Olga przez jakiś czas wahała się. Ale Michał jednak zdołał przekonać wiejską prostaczkę do tego kroku. Sam zajął się wszystkimi organizacyjnymi kwestiami. Bardzo szybko znalazł przyzwoitą parę małżeńską. Marinie i Kiryłowi tak mieli na imię przyszli rodzice było nieco ponad 40 lat. I po poznaniu Olgi od razu się z nią zaprzyjaźnili. Gdy dziewczyna mogła zajść w ciąże za pomocą in vitro, naprawdę otoczyli ją troską. Kupowali jej wszystko, co najlepsze. Wynajęli piękne, duże mieszkanie w centrum miasta. Namówili ją, by rzuciła pracę i jak to ujęli, doświadczała tylko pozytywnych emocji. Nawet nie pomyślała, że można tak żyć. Dziewczyna spała, spacerowała, robiła na drutach, czego od dawna już nie robiła. Marina i Kirył byli szczęśliwi jak dzieci, kiedy dowiedzieli się o ciąży. I prawie od razu wypłacili Oli większą część ustalonej kwoty. Dziewczyna pomyślała, że to Michał się postarał i jakoś im zawirował w głowach. Para bez słowa zapłaciła prawie całą sumę od razu, chociaż pierwotnie umawiali się na częściowe płatności. W tym momencie Wiktor zauważył, że ona wygląda na zmęczoną, czy to z emocji, czy od długiej rozmowy. I zapytał: Wyglądasz na zmęczoną. Może odpoczniesz, a my kontynuujemy później? Przecież jeszcze nie raz przyjdę odwiedzić was z maluchami. Ale pacjentka, jakby przestraszona, że on naprawdę odejdzie, pokręciła przecząco głową. A potem, smutno się uśmiechając, odpowiedziała: Nie co ty. Mam wrażenie, że mi już lepiej. Przecież dawno z nikim tak szczerze nie rozmawiałam. Chyba od śmierci Olgi Iwanowny. Po łyku wody z butelki stojącej na szafce przy łóżku kontynuowała opowieść. Michał okazał się oszustem i zniknął tego samego dnia, gdy Kirył przyniósł pieniądze. Mówiąc, że odda dług i wróci, zniknął nie tylko za zamkniętymi drzwiami mieszkania, ale i z życia Olgi. Ale to nie były jeszcze wszystkie trudności, które miały mnie spotkać na życiowej drodze. Na pierwszym badaniu dowiedziałam się, że dla przyszłych rodziców noszę nie jedno, a aż troje dzieci. Marina i Kirill byli jeszcze szczęśliwsi po takiej wiadomości. Dziewczyna uśmiechnęła się, jakby wspominając tę chwilę. Małżeństwo całkowicie odnowiło garderobę Olgi. Przecież poza jednym płaszczykiem i kurtką nie miała nic na zimę. Kupili jej futro, mnóstwo sukienek, bluzek i innych strojów. Marinie sprawiało przyjemność patrzeć, jak Olga przymierza ubrania. Mówiła. Musisz mieć wszystko najlepsze, w końcu podarujesz nam takie szczęście. Nie myśleliśmy i nie przypuszczaliśmy, że od razu zostaniemy rodzicami trojaczków. W tym momencie Olga przerwała opowieść i jej oczy znów napełniły się łzami. Wiktor ledwo powstrzymywał się, aby do niej nie podbiec i nie objęci jej. Był gotów w tym momencie dać wszystko, by ta mała, tak krucha kobieta nigdy więcej nie płakała. Lekarz już nie myślał, że to nie jego była ukochana, a zupełnie inna osoba. Nagle zrozumiał, że szaleńczo kocha tę leżącą na szpitalnym łóżku kruchą i bezbronną kobietę. W tym momencie Olga kontynuowała: Wszystko by było w porządku. Starałam się zapomnieć Michała i żyć dalej. Ale trzy miesiące temu Marina z Kiryłem zniknęli. Przestali przyjeżdżać i odpowiadać na wiadomości. Panikuję. Dobrze, że jeszcze jedno dziecko zostało, ale jak teraz z trójką dzieci? Dobrze chociaż, że mieszkanie zapłacili z góry i coś tam udało mi się odłożyć. Dobrze, jeśli zmienili zdanie i nie chcą przejmować odpowiedzialności za trojaczki, nie szkodzi, jakoś dam radę. Po prostu jest mi przykro, dlaczego wszystkie te nieszczęścia spotykają właśnie mnie. Wiktor, wysłuchawszy prawie całe życie Olgi, już postanowił dla siebie, że nigdy jej nie zostawi i będzie we wszystkim pomagać. Następnego dnia, gdy wszedł do sali, zobaczył pacjentkę płaczącą przy oknie. Serce lekarza wypełniło się współczuciem. Szybko podszedł i ją objął. Ku jego zdziwieniu Olga wtuliła się w jego pierś i płakała jeszcze mocniej. Cicho, cicho, no co ty? Zaczął mówić, próbując ją uspokoić. Co takiego się stało, żeby się tak martwić? Wszystko będzie dobrze. Ale Olga, gwałtownie się odsuwając i powstrzymując płacz, powiedziała: nie będzie. Jeden z maluszków ma wadę serca i potrzebne są duże pieniądze na operację rekonstrukcyjną. Ale dlaczego? Dlaczego to znowu mnie spotyka? Kiedy Olga trochę się uspokoiła, Wiktor poszedł do gabinetu lekarskiego. Tam u Nikołaja. Tego samego, który przyjmował poród, dowiedział się wszystkiego o stanie dziecka. Po rozmowie wracając do pokoju, obiecał Oldze, że na pewno znajdzie wyjście i uratują chłopca. Za kilka dni młodą mamę miała czekać wypis. Przygotowywano tylko dwójkę dzieci, trzecie przed operacją miało pozostać pod opieką lekarzy. Wszystkie dni po poznaniu Oldze, Wiktor nie mógł myśleć o niczym innym niż o niej. Już nie wyobrażał sobie dnia bez spotkania z Olgą. Dlatego podjął decyzję, aby być przy niej. Już od rana w dniu wypisu wszedł do pokoju i, zbierając odwagę, powiedział: Olu, rozumiem, że to za krótki czas, aby się poznać, ale naprawdę chcę pomóc. Proszę cię, przenieś się ze mną bezpośrednio stąd z dziećmi. Mam świetne mieszkanie, a mieszkańcy to tylko ja i kot. Smutno się uśmiechnął i dodał. We dwójkę łatwiej będzie nam sobie poradzić z maluchami i wszelkimi problemami. A przecież jestem lekarzem, co może się jeszcze przydać? Po tych słowach wziął jej dłoń i patrzył jej w oczy. W tych chwilach najbardziej bał się, że ona odmówi. Olga milczała przez chwilę, a potem cicho zapytała: To pewnie niewygodne. Po co ci taki ciężar? Wiktor był tak szczęśliwy, że to nie była odmowa, że mocniej ścisnął jej dłoń i cicho odpowiedział, jakim ciężarem. Jesteś szczęściem? Może całe życie na to czekałem? A na wszystkie inne pytania odpowiedź znajdę tylko w domu. Dobrze. Ona uśmiechnęła się i skinęła głową. W tym momencie Wiktor był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Oznaczało to, że ona będzie obok każdego ranka, wieczoru, dnia. Tego samego dnia z radością otworzył drzwi swojego mieszkania dla kobiety, która stała się dla niego tak bliska w tak krótkim czasie. No proszę, teraz to jest też twój dom. Przepuszczając ją naprzód, cicho powiedział Wiktor. Przepraszam, nie ma jeszcze pokoju dziecięcego, ale na pewno przerobię jedno z pokoi dla dzieciaków. Ale Olga patrzyła na niego z taką wdzięcznością, że zrozumiał. Zostałaby nawet gdyby było tylko jedno pomieszczenie w mieszkaniu. Wieczorami, kładąc dzieci do łóżka, siedzieli długo w kuchni. I już Wiktor opowiadał wszystko jak na duchu. Zaczął od tego, jak poznał jej siostrę, jak się kochali. Potem ze smutkiem opowiedział, jak jego rodzice nie przyjęli ani, pragnąc dla niego bardziej zamożnej i wykształconej, narzeczonej. No i oczywiście żałował swojej zdrady. Nie mogę sobie wybaczyć, że wtedy między miłością a karierą, słuchając rodziców, a nie serca, wybrałem służbę medycynie. Może gdybym wtedy ożenił się z Anią, ona by żyła. Po tych słowach starał się odwrócić wzrok, by Olga nie widziała łez. Przez cały czas ona cicho słuchała, nie wypowiadając ani słowa. Wiktor nawet się bał, że Olga oskarży go o wszystkie grzechy i odmówi pozostania z nim pod jednym dachem. Ale ona, uważnie wysłuchawszy, położyła swoją rękę na ręce Wiktora, nerwowo kręcącej cały wieczór łyżeczką do herbaty. Ani już nie przywrócisz, ale myślę, że jako bliźniaczka siostra mam prawo dać ci przebaczenie za nią. Smutno się uśmiechnęła i pogłaskała rękę Wiktora tak delikatnie, że od razu poczuł ulgę, jakby naprawdę Ania go wybaczyła. W chirurgii, dowiedziawszy się o nowej rodzinie doktora, zaczęli kręcić nosami i szeptać za plecami. Widocznie mężczyzna doszczętnie oszalał z samotności. Tyle niezamężnych piękności westchnęło za nim. A on wybrał wieśniaczkę i to z trójką dzieci. Ale Wictorowi wszystkie plotki były obojętne. Już zrozumiał, że się zakochał i był gotów zrobić dla Olgi i dzieci wszystko. Jego priorytetem teraz było pomóc choremu dziecku, ale jak? Nie wiedział. Potrzebne były duże pieniądze, a skąd je wziąć, nie miał pojęcia. W pewnym momencie miał olśnienie. Wróciwszy po pracy, od progu powiedział: Oldze, wiem, kto może nam pomóc zdobyć pieniądze na operację. Mam pacjenta, którego kiedyś uratowałem. To świetny detektyw. Tak, wspominałem ci o nim. To on dowiedział się dla mnie wszystkiego o Annucie i jej śmierci. Widząc jej zdumiony wzrok, nie dając jej dojść do siebie, kontynuował: Poproszę go, żeby odnalazł twoich zaginionych biznesmenów. Nawet jeśli zmienili zdanie co do zabierania dzieciaków, myślę, że nie odmówią pomocy w ratowaniu jednego z nich. Detektyw był szczęśliwy na spotkaniu ze swoim wybawcą, a dowiedziawszy się, że jego poszukiwania mogą uratować czyjeś życie. Bardzo szybko znalazł wszystkie potrzebne informacje. Tylko, że to nikogo nie ucieszyło. Chodziło o to, że para biznesmenów nie tylko zniknęła trzy miesiące temu, ale stało się coś nieodwracalnego. Tego dnia była straszna gołoleć i Kirył, nie panując nad kierownicą, wyjechał na przeciwny pas. Kierowca ciężarówki, pod którą wjechali, nawet nie zdążył zahamować. Samochód biznesmena z żoną dosłownie rozsmarował się po drodze. Nie było szans na ocalenie. Wysłuchawszy Andrzeja, Wiktor był w rozterce. Już myślał o tym, jak przekazać tę wiadomość Oldze, ale detektyw kontynuował: Doktorze, nie jest tak źle. Jest szansa, dokładnie jak ja kiedyś miałem. Okazuje się, że Kirill zostawił starzejących się rodziców i to właśnie oni odziedziczyli cały majątek zmarłego syna. Podsunął mu małą karteczkę z adresem: To niedaleko, w osadzie koło miasta. Chcesz, podwiozę cię. Nie można tracić czasu, trzeba ratować dziecko i wykorzystać każdą szansę. Natychmiast udali się pod adres podany na kartce. Zamiast oczekiwanej wielkiej rezydencji z systemami monitoringu, przywitał ich zadbane, dwukondygnacyjne domostwo otoczone solidnym drewnianym płotem oraz najprostszymi, niezabezpieczonymi bramami. Dzwoniąc do zawieszonego na mocowaniu z daszkiem dzwonka, widocznie dla ochrony przed złymi warunkami pogodowymi, zobaczyli jak zapala się światło na werandzie. Kto tam jeszcze wieczorem nie może usiedzieć w domu? Usłyszeli niezadowolony męski głos. Czas faktycznie był już wieczorny i słońce ukryło się za horyzontem, nim dotarli do osady. Wiktor najpierw się zawahał, ale gdy brama się otworzyła, od razu pewnie powiedział: Dobry wieczór. Przepraszam na miłość boską. Musimy bardzo porozmawiać na temat waszego wnuka, a właściwie jednego z wnuków. Kropka. Nawet w nocnej ciemności było widać, jak twarz starca, który ich przywitał, zmienia się. Połykając, powiedział drżącym z emocji, lecz surowym głosem: Kim jesteście, naciągacze, wyłudzacze? Wtedy jesteście pod właściwym adresem. Idźcie stąd. Nasz syn nie mógł mieć dzieci, a już na pewno nie przysłał ich nam z zaświatów, kropka. Już miał odejść, ale Wiktor szybko zaczął opowiadać o surogatce, abyko i o tym, jak została bez ochrony i środków do życia z trójką dzieci na rękach, z których jedno potrzebuje operacji. Właściciel domu milczał, słuchając, a potem równie surowo powiedział, wejdźcie do domu. Tylko najpierw sam wszystko żonie opowiem. Usiądźcie w kuchni, a potem, niech Bóg da, żeby serce wytrzymało takie nowiny, będziemy decydować, co robić dalej. Kropka. Andrzej i Wiktor siedzieli cicho. Pocieszali się tylko tym, że na wypadek czegoś złego, pomoc zostanie udzielona natychmiast. Ale starzy byli innej stali. Bardzo szybko, dosłownie po dziesięciu minutach, rodzice Kiryła wyszli i usiedli naprzeciw gości przy stole. Kobieta jako pierwsza zaczęła rozmowę, starając się trzymać emocje na wodzy. Nikt nam nie mówił o idei urodzenia dzieci przez inną osobę. Wygląda na to, że Kirył jak zwykle chciał sprawić niespodziankę, ale życie miało inne plany kropka. Mąż ją przerwał i już bardziej spokojnie niż przy powitaniu powiedział, więc tak. My, chłopcy, oczywiście pomożemy z operacją i leczeniem, ale musimy się upewnić, że to są dzieci naszej Marinki i Kiryła. Wtedy do rozmowy dołączył Andrzej. Oczywiście, jutro przyniesiemy wszystkie dokumenty, pokwitowania i wyniki badań, które mamy od matki dzieci, a wy w każdej chwili możecie zlecić badanie dna. Pieniądze na operację chłopca były na koncie już tej samej nocy, dzięki czemu już następnego wieczoru został przeniesiony z sali operacyjnej do reanimacji. Olga i Wiktor na zmianę odwiedzali malucha i nawet raz przyprowadzili nowo upieczonych dziadków aby zobaczyli uratowanego wnuka. Ale ku zdziwieniu wszystkich, taki silny i autorytatywny na wygląd dziadek pierwszy się rozpłakał, a żona tylko troskliwie wycierała mu łzy. Po wizycie w szpitalu Wiktor zaproponował, aby pojechać do niego i poznać pozostałe wnuki. Rodzice trochę się wahali, ale ostatecznie zgodzili się. Już po godzinie trzymali na rękach wnuka i wnuczkę i szczęśliwie płakali. Wychodząc z tamtego dnia matka Kiryła, Maria Władimirowna, podeszła do Olgi i obejmując ją powiedziała: Dziękuję ci, moja dobra, moja rodzinna, przywróciłaś nam z dziadkiem życie. Jesteśmy już za starzy, by brać na siebie taką odpowiedzialność jak wychowanie wnuka, ale błagam, nie pozbawiaj nas kontaktu z nimi. My z kolei będziemy we wszystkim pomagać. Olga podziękowała za pomoc maluchowi i obiecała. Że będzie często przywozić dzieci do odwiedzin. I tak się stało. Ona i Wiktor zaczęli regularnie odwiedzać staruszków i przywozić im wnuki. Gdy dzieci trochę podrosły, Wiktor często na prośbę Marii Władimirowny przywoził tę hałaśliwą trójkę na całe weekendy. Stawiali na nogi, jak mówił szczęśliwy dziadek, cały dom i, żegnając się z dziadkiem i babcią, odjeżdżali. Gdy dzieci skończyły rok, Wiktor oświadczył się Oldze, a ona, zawstydzona jak szkolna dziewczyna, odpowiedziała: Oczywiście, zgadzam się. Gdzie my teraz bez ciebie? Przytuliła się do jego piersi tak mocno, że Wiktor prawie się udusił. To było nie tyle z siły jej objęć, ile z miłości do niej. Postanowili wziąć ślub w ciszy, bez hałasu i przyjaciół, w wąskim gronie, a po ceremonii po prostu wyjechać do osiedla domków jednorodzinnych. Zwłaszcza, że hałaśliwa trójka miała pozostać u babci i dziadka na czas rejestracji. W dniu ślubu Olga, obejmując ukochanego, zapytała: A co z twoimi rodzicami? Czy oni żyją? Dlaczego nigdy o nich nie mówisz? Wiktor opowiedział, że bardzo rzadko dzwoni do nich, aby dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku, czy są zdrowi, ale ich relacje były napięte. Nie mógł im wybaczyć rozstania i potem śmierci. Po wysłuchaniu go, krucha, ale okazała się bardzo mądra Olga powiedziała: Kochanie, musisz im wybaczyć i zaprosić ich do nas. Przecież oni nawet nie wiedzą, że teraz będą takimi samymi dziadkiem i babcią jak rodzice Kiryła. Wiktor zastanowił się nad słowami Olgi i w duszy zgodził się z nią. Ale zdecydować się na taki krok po tylu latach napiętych relacji było bardzo trudno. W życiu jednak najważniejsze jest zrobić pierwszy krok. Rodzice, dowiedziawszy się o nadchodzącym ślubie i aż trzech wnukach, już następnego dnia stali na progu. Od pierwszych minut znaleźli wspólny język ze wszystkimi, a Wiktor był zdziwiony, jak bardzo samotność ich zmieniła. Po kilku godzinach dziadkowie prowadzili rozmowy. Babcie zaś, jak orlice, krążyły wokół wnuków każdą minutę, wyprzedzając się w przynoszeniu łez, kataru i opowieści. Wiktor i Olga z spokojną duszą udali się na rejestrację, gdzie świadkami byli detektyw Andrzej ze swoją dziewczyną. Kiedy wrócili, na zewnątrz pod zadaszeniem był nakryty stół ze smakołykami przygotowanymi przez babcie, a przy ognisku nad aromatycznym mięsem czarowali nowo upieczeni dziadkowie. Dzieciaki wieczorem zasnęły, ledwie dotknęły poduszki, a dorośli jeszcze długo siedzieli na zewnątrz, i z boku wydawało się, że ci ludzie są bardzo bliscy i drodzy sobie nawzajem. Kiedy wieczór zbliżał się ku końcowi, Ilja Igoriewicz, ojciec Kiryła, wstał i pewnym głosem powiedział: Cóż, jesteśmy wdzięczni losowi, że nasze dzieci zdążyły dokonać takiego ważnego i dla nas. Starych, potrzebnego gestu. Wiktor, Olga, wielkie wam dzięki, że pojawiliście się w naszym życiu. Jesteście teraz dla nas jak własne dzieci, a wnuki i tak są dla nas rodziną. Popijając sok ze szklanki na stole, kontynuował. My z żoną wszystko przemyśleliśmy i postanowiliśmy, że trzeba z góry pomyśleć o przyszłości tej trójki Urwisów i zostawiliśmy im w spadku wszystko, co mamy i co zostało po dzieciach. Myślimy więc, że im wystarczy na życie. Najważniejsze, abyście wy wychowali ich na mądrych i porządnych ludzi, takich jak Wy sami. Gdy Ilia Igoriewicz skończył, wstał Wiktor i tajemniczo spojrzawszy na wszystkich obecnych przy stole, powiedział. Skoro mamy taki uroczysty dzień i wieczór wyznań. My z olenką też chcemy powiedzieć, że po namyśle zdecydowaliśmy, gdzie trójka, tam i czwórka dzieci będzie dla radości. Prawda, kochana! Olga szczęśliwie się uśmiechnęła i pocałowawszy męża, odpowiedziała: Tak, ukochany, tym bardziej, że będzie dziewczynka, czyli nasza rodzina będzie równa dwoje do dwojga. Po takiej wiadomości u babci i dziadków pojawiły się łzy radości w oczach i z jakiegoś powodu zaczęli gratulować nie młodym, ale sobie nawzajem. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli podobała Ci się historia, proszę o wsparcie mnie kciukiem w górę. Dla Ciebie to jeden klik, a dla mnie to bardzo ważne. Z góry dziękuję.